Cześć Wam, dzisiaj poruszymy taki częsty problem użytkowników silników 2.0 TDI, 1.6 TDI, 3.0 TDI z Audi, Volkswagena i Skody, czyli co zrobić, kiedy zauważycie, że ubywa Wam tutaj płynu chłodzącego. Po pierwsze powinniście pojechać do dobrego mechanika, ale co on powinien zrobić? Bo to nie wygląda tak, że powinien powiedzieć, panie to już uszczelka pod głowicą na pewno i to załatwi sprawę, bo nie, bo to nie będzie uszczelka pod głowicą, te silniki nie mają takiej tendencji do do wykrzaczania się uszczelek pod głowicą. Powinno się to zrobić dwutorowo. Po pierwsze, dwutorowo. Po pierwsze, sprawdzić, czy nie ma wycieku na zewnątrz, a po drugie, sprawdzić, czy nie ma wycieku do wewnątrz. Jak sprawdzić, czy nie ma wycieku na zewnątrz? Tutaj montuje się taką pompeczkę. Napompowuje się układ do, do jednego bara do półtora bara, i sprawdza się po tych wszystkich rurkach, czy gdzieś nie cieknie, ewentualnie można te rurki zaciskać i sprawdzać, czy gdzieś nie cieknie, to by był taki wyciek zewnętrzny. Jeżeli <coughs> nic nie znajdziemy, przepraszam, jeżeli nic nie znajdziemy, to trzeba by sprawdzić, co się dzieje, czy, czy to nie, nie wycieka jakby wewnętrznie. I tutaj możemy zrobić tak. Tutaj znowu. Do zbiorniczka płynu chłodzącego kupujemy taką rurkę, która wygląda jak ta do robienia wina. Tam jest odczynnik w środku, jeżeli on się z zielonego zrobi na niebieski Za, za, za farbuje, tam będziecie mieli do tego instrukcję. To znaczy, że jest walnięta albo uszczelka pod głowicą albo chłodniczka EGR-u i tu w tych silnikach najprawdopodobniej No częściej niż uszczelka pod głowicą pada chłodniczka EGR-u. <laughs> To jest taka pierwsza z możliwych tych wewnętrznych wad, która może się stać, ale w sumie nie najczęstsza, bo o najczęstszej Wam powiem teraz. A najczęstszą jest tutaj w kolektorze dolotowym, to jest kolektor dolotowy, tutaj jest interkuler powietrza, wodny interkuler powietrza i to on przecieka. Niestety ten element kosztuje 2,500 tysiąca złotych. I no najczęściej to będzie on. Ja jakby mi ktoś powiedział taki problem właśnie z tym, to ja od razu mówię, że to, że to w ciemno. Znaczy w ciemno. No można to sprawdzić. Jak to sprawdzić? Tutaj macie czujnik, tutaj ten czujnik temperatury powietrza. Jego sobie jego sobie wyciągamy i w jego miejsce wkładamy sobie endoskopik i sprawdzamy te kanały. Jeżeli któryś ten kanał będzie jakby tak wymyty Wymyty tym płynem chłodniczym, no to znaczy, to znaczy, że mamy winnego 2500 zł. Czyli tak, powiedziałem o wyciekach zewnętrznych. Tutaj kolektor wydechowy, ten yy, dolotowy, i ten interkuler, chłodniczka egr -u. Teraz trzecia rzecz, a w zasadzie czwarta czyli pompa wody. Tutaj też możemy zdjąć obudowę rozrządu, zobaczyć sobie, jak wygląda pompa wody, bo. W początkowych rocznikach była montowana pompa bera, czy tam Bechra, Różnie ludzie mówią. I ona była wadliwa i z niej się lało. W późniejszych rocznikach montowana była pompa mach, pompa tak pompa wody machle i ona już jest OK. A takim jeszcze jeszcze kolejną rzeczą, która się może stać, Chociaż też tam rzadko to były rozszczelnienia się obudowy, też tutaj idzie termostat, rozszczelnienie obudowy termostatu, też tam był taki kruciec wody, który, który po prostu się, się, się rozszczelniał. No i to by było na tyle, czyli podsumowując tak, albo zewnętrznie, czyli nabijamy układ i sprawdzamy, albo wewnętrznie, czyli dla mnie to na pierwszym miejscu kolektor wydechowy. Czyli interkuler w kolektorze dolotowym? Chyba cały czas mówię wylotowym, nie wiem, sorry, dolotowym. Dolotowym. Na drugim miejscu bym obstawiał chłodniczkę gieru, która jest tam z tyłu, z tyłu pod spodem praktycznie. Na trzecim pompa wody, na czwartym termostat, obudowa termostatu i kruciec, który tam idzie. No i już na samym końcu bym powiedział, że uszczelka pod głowicą, ale mówię to raczej nie w tym. Silniku. No i tyle chyba. Jeżeli Wam się podobało, to tam dajcie łapę, subskrypcję, bo będę więcej robił i o tych silnikach, ogólnie o silnikach i o, o, o jakichś tam różnych przypadkach w Superbie. No i tyle. Trzymajcie się. Maryczka.